Witaj! Słuchasz podcastu z serii o rozwoju ludzi profesjonalnie, wydawanego przez Talent Development Institute. I przed nami kolejny odcinek, w którym będziemy rozmawiać o byciu inspirującym liderem. Tym razem w funkcji, gdzie masz ludzi w 50 różnych krajach. Witaj w serii podcastów Talent Development Institute. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami ludzi w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Współpracując od wielu lat z najlepszymi firmami, organizacjami w ramach Talent Development Institute, rozwijając menedżerów i pracowników, naszą misją jest budowanie kultury organizacyjnej pełnej zaangażowania, pasji i poczucia sensu dla każdego człowieka. Celem podcastu w serii o rozwoju ludzi profesjonalnie jest dzielenie się najlepszymi praktykami w tym temacie, stosowanymi zarówno przez nas, jak i organizacje, oraz szukanie najlepszych sposobów, metod prowadzących do tego, aby każdy z nas miał szansę w pełni rozwinąć swój potencjał. Witam Cię bardzo serdecznie i ogromnie się cieszę, że za moment będziesz mógł czy będziesz mogła posłuchać wywiadu dla mnie osobiście bardzo ciekawego. Ten wywiad był częścią akcji, którą zorganizowaliśmy jako Talent Development Institute w styczniu, Inspirujący Lider, Inspirujący HR. Celem tej akcji było wniesienie jak najwięcej pozytywnej energii do biznesu. Poprzedni rok nie był dla nas łatwym okresem, i w tym roku też nie jest dużo łatwiej. I widać to ogromnie, jak mocno wpływa to też na naszych ludzi, na poziom zaangażowania, na poziom energii, na poziom motywacji. I stąd pojawił się pomysł, żebyśmy wnieśli więcej energii i to energii pochodzącej właśnie z inspiracji. W ramach tej akcji między innymi zaprosiliśmy kilku bardzo doświadczonych liderów do tematu, co to znaczy inspirować w dzisiejszych czasach. Moim gościem tym razem jest Artur Litarowicz, który pełni rolę Senior Vice Prezydenta w firmie Procter & Gamble i General Managera Haircare Europe. W swojej funkcji, bardzo odpowiedzialnej funkcji, musi inspirować ludzi nie tylko z różnych krajów, ale też o różnych kulturach. Ma pod sobą odpowiedzialność za 50 różnych krajów. I kiedy pytam Artura, co to znaczy być inspirującym, on odpowiada bardzo ciekawie, że może właśnie wcale nie chodzi o to, żeby być inspirującym. Może właśnie to podejście do tego, żeby być inspirującym, powoduje, że za dużo ego w nas jako liderach. Także bardzo ciekawe spojrzenie na to, co to znaczy być inspirującym liderem w dzisiejszych czasach. Nie przedłużając już tego wstępu, serdecznie Cię zapraszam do posłuchania tego wywiadu. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie, punktualnie godzina 12, w związku z tym wspólnie z Arturem startujemy z naszym live. Dzień dobry, widzę, że już pierwsze osoby się witają. Witamy Was bardzo serdecznie, mamy nadzieję, że wszystko słychać i wszystko widać. Z tej strony Ela Krokosz i mój gość Artur Litarowicz, którego zaraz poproszę, żeby trochę biznesowo się przedstawił. Ja gdzieś w live'ach prezentowałam Cię, Artur, myślę, że widziałeś tego live'a, że dla mnie osobiście jesteś bardzo inspirującą osobą i dlatego też tak bardzo mi zależało na tym, żebyś wystąpił w tym live'ie, bo wydaje mi się, że możesz też zainspirować wiele osób. Także dziękuję Ci bardzo za zgodę na wystąpienie. Dziękuję za ofertę. Spróbuję, że podzielić się jakimiś myślami, które mam nadzieję będą w jakiś sposób użyteczne dla ludzi, którzy się z nami łączą, czy później będą oglądali. Jestem przekonana, widzę trochę znajomych nazwisk, Piotr też już mówi siema, czyli jakby trochę się śmieję, dlatego że część z Was myślę, że bardzo dobrze zna czy mnie, czy Artura z organizacji, do której też być może w pewnym momencie nawiążemy, z Wigoru, do którego gdzieś nasze serca należą cały czas. Ale ja może zanim przejdziemy do wywiadu i zanim Artur poproszę też, żebyś troszeczkę się mocniej przedstawił naszym tutaj słuchającym ten wywiad od strony biznesowej, to ja może tylko
dodam kontekst. Ten wywiad jest elementem całej akcji, którą prowadzimy dla Was, akcja Inspirujący Lider, Inspirujący HR, której celem jest na początku tego roku zbudowanie jeszcze więcej, a może dopiero dobrej energii, której na pewno potrzebujemy obecnie w biznesie. Po trudnym roku, nie wiemy jaki będzie ten rok i dlatego postanowiliśmy zrobić cykl takich wywiadów, różnych rzeczy, których celem jest właśnie dodanie dobrej energii za pomocą inspiracji. Także tyle tytułem wstępu. Artur, my mamy dokładnie 30 minut po to, żeby rozmawiać o tym, co to znaczy być inspirującym liderem, ale może zanim do tego przejdziemy, czy mógłbyś się pokrótce przedstawić tak naprawdę naszym słuchaczom? No spróbuję. Artur Litarowicz, ale też używam takiego nickname'u Litar, także często tak się osoby do mnie zwracają i to jest jak najbardziej okej. Okay. Biznesowo jestem senior vice prezydentem firmy Procter & Gamble. Jestem odpowiedzialny za biznes beauty, czy haircare'owy biznes w Europie. Europa, ta taka rozumiana jak Unia Europejska, ale też były republiki Związku Radzieckiego, Turcja, Izrael, także dość taki obszerny biznes. Biznes dość duży, bo to jest znacząco ponad miliard dolarów obrotu co roku. Wiele marek, które pewnie znacie, Pantene, Head & Shoulders, Ozzy, Herbal Essence i wiele, wiele ciekawych rzeczy. Biznes niesamowicie dynamiczny, wspaniały team. Zarządzam zespołem, który ma dużo ponad 1000 osób w ponad 50 krajach i który jest takim biznesem typowo end-to-end, czyli też zarządzanie całkowicie profit and loss i wszystkimi rzeczami organizacyjnymi, które są z tym związane. Nie wiem, czy to wystarczy. Tak, wystarczy. Myślę, że z perspektywy właśnie tematu, którym będziemy mówić, tak, to znaczy być inspirującym liderem, to wydaje mi się, że to jest istotne, żebyśmy faktycznie popatrzyli na ten kontekst i ty masz to wielkie wyzwanie jakby bycia inspirującym dla nie tylko takiej ilości osób, ale też dla ludzi w wielu krajach, nie? Także to też jest bardzo ciekawy kontekst. Tak. Ja widzę, że tutaj już w komentarzach część mówi Wigor pozdrawia, to ja może tylko tak tytułem wstępu powiem, że Artur jest takim naszym ojcem, się śmiejemy. Ojcem jest stowarzyszenie, które stworzył i wydaje mi się, że wiele osób, które tutaj też są gdzieś do tego stowarzyszenia kiedyś należało, czy nadal należy, także do tego się później jeszcze odniesiemy, także gdyby ktoś nie wiedział, o co chodzi, że Wigor pozdrawia. Artur, to moje pierwsze pytanie, tak, co twoim zdaniem, co to znaczy być inspirującym liderem, szczególnie w dzisiejszych czasach, jak ty na to patrzysz? Wiesz co, dla mnie bycie inspirującym liderem, czy osoba, która jest inspirującym liderem, to jest taka osoba, która potrafi spowodować, że my jako członkowie zespołu, ale też cały zespół jest w stanie osiągnąć więcej niż ktokolwiek myśli, że jest możliwe, zarówno wewnątrz tego zespołu, jak i na zewnątrz. I to jest taka dość dla mnie prosta definicja, ale ona ma takich też parę istotnych jeszcze ale. To nie chodzi o jeden rok. To nie chodzi, żeby osiągnąć takie rezultaty czy osobiste, czy rezultaty biznesowe, które są spektakularne w jednym roku. Tu chodzi o taką powtarzalność. I to jest strasznie istotne. To tutaj też nie chodzi o to, żeby zrobić, osiągnąć takie rezultaty, po prostu eksploatując całą energię teamu. Chodzi o to, żeby ta energia była też utrzymana i żeby ludzie mieli strasznie dużo motywacji, czyli żeby, kiedy zaczyna się kolejny rok, i zwłaszcza w takich biznesach jak nasz, gdzie każdy rok to jest nowy rozdział i wspaniałe rezultaty z poprzedniego roku to jest twoja baza. To jest strasznie istotne, żeby wejść w ten rok i żeby ludzie byli pełni energii, żeby to znowu zrobić. I to jest kolejna rzecz, która jest strasznie istotna w tym osiąganiu niemożliwego. I chyba taki ostatni aspekt, który jest też strasznie istotny, to jest umiejętność stworzenia takiej kultury, takiej organizacji, która będzie osiągała więcej niż jej się wydaje, że może, także kiedy lider odejdzie. Czyli tutaj jest strasznie istotne budowanie też tej organizacji. Lider nie powinien być taką osobą, która jakby mówi, która jest godzina, tylko powinien być osobą, która potrafi zbudować, nauczyć zespół, jak zbudować zegarek, żeby i w stanie ten czas kiedyś sobie w przyszłości samemu powiedzieć. I dodałbym jeszcze może taką jedną rzecz, że o ile to jest coś taka pewnie dość prosta i
common sense definicja tego, co znaczy być inspirującym liderem, to strasznie istotne dla mnie przynajmniej jest nasz mindset. Czy jeżeli my jesteśmy na stanowisku osoby, która zarządza taką organizacją, to co nas motywuje? Czy nas motywuje to, żeby być inspirującym liderem? Czy nas motywuje to, żeby zbudować kulturę, zbudować organizację, która jest inspirująca? To jest właśnie to wszystko, o czym wspomniałem. I dlaczego to jest takie ważne? Bo jeżeli nas motywuje, że ja chcę być inspirującym liderem, to bardzo często można wpaść w taką pułapkę własnego ego, jakim to się nie jest wspaniałym i tak dalej, i skupić się na sobie, skupić się na własnych cechach, skupić się na własnym rozwoju, a nie na części organizacyjnej. Mnie osobiście motywuje strasznie ta druga część, czyli ja jak przychodzę do pracy, jak pracuję ze swoim zespołem, to ja nie myślę o tym, kim ja powinienem być i jakim to ja powinienem być inspirującym liderem dla nich, tylko ja myślę, jaką ja chcę organizację stworzyć, jak mogę stworzyć organizację, która właśnie jest taką organizacją, która inspiruje ludzi, co powoduje, że ludzie chcą przyjść do tej organizacji, chcą do niej dołączyć, chcą dla niej pracować, chcą w niej zostać, chcą się w niej rozwijać. I to jest trochę tak, jak popatrzysz na ludzi dookoła, jest część ludzi, którzy uwielbia robić selfie, a jest część ludzi, którzy uwielbia robić zdjęcia rodziny, zdjęcia przyjaciół, bycia z tymi przyjaciółmi i najlepiej jak ktoś inny w ogóle zrobi zdjęcie, a oni są w środku i oni są częścią tego. I moje zawsze takie marzenie to jest bycie liderem, który jest tam w środku, jest na tym zdjęciu, jest tą zorganizacją, a nie liderem, który robi sobie selfie. Także to super. Takie moje spojrzenie na inspirujący liderzy. Tak, ja bym dodała, bo dodam taką tajemnicę, że jak myśmy się przygotowywali do tego wywiadu, zawsze musimy zrobić test, trochę porozmawiać o tym temacie. Mi się bardzo podobało, jakby budując na tym, co powiedziałeś, że ty się w ogóle zastanawiałeś, czy w ogóle lider ma być inspirujący. Nie? Toczyliśmy taką dyskusję, tak, że może w ogóle nie idziemy w dobrym kierunku, mówiąc, że liderzy mają być inspirujący. Bo tak jak mówisz, wtedy to buduje to ego, co ja mogę zrobić, jeszcze, żeby być inspirujący. I ja opowiadałam o tym, że całym tym fundamentem, czy nawet tej akcji, czy w ogóle podejście do tego, jak być inspirującym, nie chodzi o to, jak się stawić na świeczniku, tylko chodzi o to, czy to, jakim jesteś człowiekiem, co masz w środku, czy to powoduje, że ty się stajesz inspirujący dzięki temu, a nie, że twoim celem samym w sobie jest bycie inspirującym. Ja myślę, że osoby, które skupiają się na tym, żeby stworzyć organizację, która jest taką inspirującą organizacją, organizację, która ma kulturę, która jest inspirująca, koniec końców są takimi inspirującymi liderami, bo chyba dla każdego z nas nie ma lepszego rozwiązania niż pracować w zespole, gdzie czujemy się jego częścią, gdzie czujemy się, że jesteśmy w pełni włączeni, że nasz punkt widzenia jest doceniany, że nasz punkt widzenia jest wręcz poszukiwany i oddawana jest nam coraz większa też taka decyzyjność i sprawczość w ramach tego zespołu. Potrafią coś takiego zrobić, koniec końców chyba są właśnie takimi liderami, którzy inspirują. Okej, no bo właśnie chciałam jakby przejść też dalej, bo myślę, że część osób sobie myśli, okej, fajne podejście, tylko teraz pytanie, a jak się buduje taką kulturę, która jest właśnie inspirującą dla ludzi? Super, super pytanie, Ela. To nie jest prosta rzecz. Myślę, że wiesz, każda z osób, które dochodzi gdzieś wysoko w jakichś hierarchiach organizacyjnych, choćby takich jak firma Procter & Gamble, ma różne cechy, które mam nadzieję, że taką moją bardzo silną stroną, jest umiejętność właśnie tworzenia zespołów. I ja w swojej pracy zawsze priorytetem numer jeden stawiam to, żeby stworzyć mocną organizację. Bo ja uważam, że jak się stworzy mocną organizację, ta organizacja dostarczy mocne rezultaty. Żeby być w stanie to zrobić, trzeba umieć parę rzeczy. Po pierwsze, musisz umieć zdecydować who is on the bus, czyli kogo chcesz mieć w swoim zespole. I to nie jest proste, bo ja, przynajmniej dla mnie taką rzeczą, która jest strasznie istotna, to jest to, że ja chcę mieć w zespole ludzi, którzy w jakichś aspektach są całkowicie inni niż ja, idealnie są dużo mocniejsi niż ja w tych aspektach, tak żeby jako całość, żebyśmy tworzyli do pewną synergię, która po prostu przekracza to, co każdy z nas indywidualnie jest w stanie zrobić. Bo teraz tutaj jest pewna sztuka. Jeżeli ściągniesz do swojego zespołu ludzi, którzy są naprawdę mocni, którzy są naprawdę inni, będą mieli inny punkt widzenia od ciebie, okay, to ma tylko sens wtedy,
kiedy z angielskiego używając takiego zwrotu, nastąpi pewien empowerment. Czyli ty tak naprawdę będziesz chciała, czy będziesz chciał posłuchać głosu tych ludzi, nie będziesz bał się powiedzieć, wiesz co, wiesz to lepiej niż ja, zrobisz to lepiej niż ja, powiedz mi, jak to zrobić, poliduj to i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj wchodzimy na drugą rzecz. Pierwszą to jest who's on the bus, a później jak już masz tych ludzi w ramach tego swojego autobusu, jak my to nazywamy, to how to include them, czyli jak spowodować, że oni są częścią twojej organizacji. Jak spowodować, że oni są tak naprawdę częścią tej kultury, którą tworzysz. I teraz tak, oczywiście dużo się mówi w tej chwili o inclusion i czy to jest gender, czy to jest inne aspekty inclusion, tylko że moim zdaniem to jest tylko taka wierzchołek góry lodowej, bo oczywiście to jest duże osiągnięcie i dalej generalnie jako teamy czy organizacje mamy mnóstwo do zrobienia, żeby poprawić ten stopień tego włączenia czy inclusion, ale to jest tylko pierwszy krok. Bo drugi krok to jest tak naprawdę, pierwszy krok, czyli inclusion to jest tak, jakbyś zaprosił kogoś na parkiet taneczny. Okej, wejdź na parkiet. A tak naprawdę to, co my chcemy osiągnąć, to jest takie, to jest też takie equality, czyli taką równość i taką całkowicie danie samego siebie w ramach tej organizacji. I to jest tak naprawdę, jak ta osoba, która jest na parkiecie, tańczyłaby tak, jakby nikt nie patrzył. Czyli byłaby całkowicie sobą, dałaby całkowicie wszystko z siebie. I to jest dream, to jest coś takiego, starasz się osiągnąć. Czyli dla mnie to jest jakby kultura, którą ja zawsze starałem się stworzyć. Oczywiście z wiekiem, z doświadczeniem, mam nadzieję, że wychodzi mi to lepiej niż jak zaczynałem. Chociaż też jestem bardzo dumny choćby z tego, co powiedziałeś, że zaczynałem gdzieś tam ponad 20 lat temu z wigorem i ten wigor istnieje i to jest niesamowicie motywujące. Także, także umiejętność tworzenia właśnie takich organizacji, które trwają, to jest umiejętność stworzenia kultury. Bo chciałam się dopytać, bo to o czym ty mówisz, ja się absolutnie z tym zgadzam, natomiast ja pracuję z bardzo dużą ilością top managerów i powiem bardzo otwarcie, że wszyscy na poziomie deklaratywnym mówią tak, taką kulturę dobrze byłoby mieć, natomiast budowanie jej wcale nie jest takie proste, jakby to budowanie zależy też bardzo mocno od tego, kim jest ten człowiek jako taki, ten lider. I teraz z twojej perspektywy, kim trzeba być jako człowiek, żeby mieć w ogóle otwartość na taką kulturę. I teraz chciałabym też bardzo otwarcie, żebyś powiedział z twojej perspektywy, czy takie wartości, takie podejście miałeś od zawsze, jakby ktoś, nie wiem, ktoś wpłynął na to, że jesteś kimś, kim jesteś teraz, czy to trochę ewoluowało, nie? Pewnie w jakichś momentach coś może cię życie też nauczyło. Jak to wygląda u ciebie? Wiesz, super pytanie. Absolutnie jestem innym człowiekiem niż byłem 20 lat temu. Prawie w każdym aspekcie, prawie w każdym. Są pewne rzeczy, które zostały. Natomiast co tak naprawdę podkreśla jedną rzecz, żeby w moim odczuciu, bo to każdy może mieć inny punkt widzenia do tego, ale w moim odczuciu, żeby móc być w takiej pozycji, to trzeba mieć cechę, trzeba mieć taki learning mindset, czyli iść przez życie z taką otwartością, że się cały czas chce uczyć, że cały czas chce się zmieniać. No bo prawda jest taka, jak jesteśmy 18-latkami czy 20-latkami, to mamy inne rzeczy w głowie, inne rzeczy robimy, inne doświadczenia, na inne bodźce sobie jesteśmy wystawieni, że jak mamy 30 lat, 40 lat czy więcej. Natomiast ja wcale nie uważam, że jestem jakiś bardziej inteligentny niż ludzie, którzy ze mną czy studiowali, czy zaczynali pracę i tak dalej. Co więcej, wielu z nich na pewno, jeżeli chodzi o takie IQ typowe, jest dużo mocniejszy. Natomiast jakbym popatrzył z perspektywy, to myślę, że ja jednej rzeczy nigdy nie odpuściłem. Nigdy nie przestałem się uczyć. I myślę, że to jest taki jedna rzecz, czyli umiejętność uczenia. Jeżeli się podejdzie do tego, że chcesz się uczyć, chcesz się rozwijać, to na pewno z czasem będziesz coraz sprawniejszym menadżerem, liderem, cokolwiek jest twoją aspiracją. Tak? Także to jest pierwsza rzecz. Natomiast wracając do twojego pytania, że oczywiście na poziomie deklaratywnym ludzie mówią, że tak, 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 to wszystko, o czym żeśmy rozmawiali, jest istotne. Natomiast jak to wprowadzić w życie i gdzie tutaj jest ta różnica? I tutaj tak naprawdę
Myślę, że największą barierą jest ego. Ja z reguły powiedziałbym, że te dwie rzeczy, czyli taki tak zwany fixed mindset, czyli ludzie, którzy już uważają, że oni już wszystko wiedzą, oni już są najlepsi i tak dalej, to jest równoznaczne też z większości wypadków z tym, że ma się bardzo dużo ego. I jakoś mi się wydaje, że jednak mimo wszystko w większości wypadków ci ludzie gdzieś tam nie osiągają pełnego potencjału, który by mogli, a na pewno nie osiągają pełnego potencjału swoich organizacji. Oczywiście są wyjątki, jak to zawsze, i pewnie ktoś mi jest w stanie pokazać wyjątki, takie znamy je na świecie i tak dalej, ale na taki jeden wyjątek, o którym się mówi, jest tam kilkaset czy kilka tysięcy ludzi, którzy są o podobnym profilu i nie udaje im się tego osiągnąć. Teraz tak, jeżeli odrzucamy tą kwestię ego i skupiamy się tak naprawdę na budowaniu organizacji, budowaniu innych, to wchodzi parę cech, które na studiach nikt nas nie uczy, przynajmniej jak ja się uczyłem, to nikt o tym nie mówił, jako istotne cechy leadershipu. Natomiast ja uważam, że one są fundamentalne dzisiaj. To są rzeczy takie jak empatia. Jeżeli chcesz mieć w teamie różnych ludzi i chcesz, żeby ci ludzie tak naprawdę dostarczali rezultaty, czy osiągali rzeczy, które nawet oni myślą, że są poza ich zasięgiem, to musisz umieć do tych ludzi dotrzeć, musisz umieć ich zrozumieć. I to nie jest prosta rzecz, bo każdy z nas jest inny. Teraz jak dołożymy do tego całą rzecz, która się wydarzyła w związku z COVID-em i tak dalej, która ma kolosalny wpływ na naszą mentalność, na to, jak odczuwamy, jak reagujemy na rzeczy, to myślę, że wśród cech takich lidera to ta kwestia takiej empatyczności jest niesamowicie ważna. Kolejna rzecz, która jest niesamowicie ważna i którą moim zdaniem teraz właśnie obecny rok strasznie podkreślił, to jest takie vulnerability, czyli taka bezbronność. Pokazanie, taka bezbronność. Tak, no, tak. Nie wiem, czy po prostu jest nie słowo, to jest dobre dobrze słowo. Nie wiem, jak to Brené Brown, prawda, jakby fenomenalna książka. Natomiast wiesz, jak masz organizację 1000 osób w różnych krajach i przechodzą przez okres taki jak COVID, gdzie część z nich choruje, część ma w rodzinie osoby, które były dotknięte bądź które odeszły z tego powodu, to oczywiście potrzebujemy optymizmu, potrzebujemy liderów, którzy są w stanie pokazać, że jest w tej obecnej sytuacji, da się też funkcjonować, którzy znajdują rozwiązania i tak dalej, ale też potrzebujemy jako ludzie zobaczyć kogoś, kto jest człowiekiem po drugiej stronie, a nie maszyną. I myślę, że ten aspekt leadershipu to jest coś, co obecna sytuacja jakby jeszcze bardziej wyniosła jego znaczenie i bycie osobą, która po prostu potrafi być człowiekiem, potrafi pokazać, co, przez co przechodzi, jakie są trudne rzeczy dla niej. Myślę, że to niesamowicie wpływa na kulturę organizacyjną. To jest ten element, który koniec końców powoduje, czy jeden z elementów, który powoduje, że ludzie wychodzą na parkiet i tańczą tak, jakby nikt nie patrzył. Super. Ja bym dodając do tego, bo Kamila tutaj, Kama skomentowała, że właśnie to vulnerability to jest wrażliwość, natomiast ja bym chciała na coś uczulić, że właśnie prawdopodobnie Brené Brown, która napisała fenomenalną książkę, tę vulnerability, tak, chyba to przetłumaczyła jako wrażliwość, ale tu nie chodzi o to, żeby tylko być wrażliwym na innym, bo to jest ta empatia, tylko to jest ta umiejętność otworzenia się i pokazania, ja też jestem człowiekiem, wcale nie jestem tym hero na górze, który po prostu super tak sobie ze wszystkim radzi, tylko ja tak samo przez to przechodzę, bo widzę tutaj też pytanie Kamili, Kamila Anna pyta, co według Was jest wspierające dla liderów, którzy deklarują, a nie działają i jak ich wzmacniać, motywować, żeby przeszli od słów do czynów. To zastanów się, Artur, ja tylko dodam jedną rzecz, odpowiadając na to pytanie. My robiliśmy te badania ostatnio, które prawie 100 firm wzięło udział, które mówiły, jakie są kompetencje menedżerskie potrzebne najbardziej na najbliższe czasy. I tam była ta kompetencja, która się nazywa odwaga menedżerska. I odwaga nie do tylko twardych decyzji, ale właśnie odwaga do bycia autentycznym, odwaga do właśnie bycia takim vulnerable, czyli pokazania, że z czymś sobie nie radzę, odwaga do poproszenia o pomoc, opuszczenia kontroli. I Kamila, na Twoje pytanie,
że niektórzy deklarują, a nie działają, to ja naprawdę uważam, że my musimy zaczynać od pewnych fundamentów, bo to nazywam self-leadershipem, czyli jeżeli ten lider sam w sobie nie czuje się ze sobą dobrze, nie ma zaufania do siebie, nie ma takiej pewności, jeśli chodzi o siebie, to bardzo trudno mu jest potem, tak jak na przykład w twoim przypadku, jakby oddać kontrolę, nie? Bo ty absolutnie nie boisz się, że ci ludzie zagrożą, nie? Ty nie boisz tak się, że ktoś cię wykopie ze stanowiska. Jak ty to robisz? Mimo, że ty się tego nie boisz? Znaczy, wiesz co, trochę powrócę do tego pytania, które mi wcześniej zadałaś. Czy ja zawsze taki byłem? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Czy to ci pomogło w transformacji właśnie? Wiesz co, myślę, że znowu wrócę do tego takiego learning mindset, czyli ja i też do pytania Kamili. Jeżeli ktoś nie chce się zmienić, to co byśmy nie zrobili, to będzie bardzo trudno, żeby on się zmienił. Więc jakby fundamentem tu jest to takie przekonanie, że chce spróbować innego stylu. To też jest tak, że wiesz, że w ramach im większą organizacją zarządzasz, im bardziej kompleksową organizacją zarządzasz, też tych stylów leadershipu, które używasz w różnych sytuacjach, musi być więcej. Oczywiście są takie sytuacje, czasami kryzysowe i tak dalej, gdzie taki egalitarian leadership, taki, kiedy wszystkich włączasz, czy jest dużo dyskusji i tak dalej, niekoniecznie się sprawdzi. Są sytuacje, gdzie musisz wziąć całe ryzyko na siebie, tylko na jedną osobę, powiedzieć, ok, ja biorę to na siebie, robimy tak, 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 tak i tak dalej. Są takie sytuacje. Także to jest oczywiście kwestia, jedna kwestia to jest jakby portfolio tego leadershipu i umiejętności dokładania do tego portfolio narzędzi w ramach jak się rośnie, jak się dojrzewa. Ale żeby to robić, trzeba wystartować z mindset. Ten mindset musi być, ja chcę się rozwijać, ja chcę próbować. Teraz często też jest tak, że jak nie ma się tak zwanych role modeli, to trochę ciężej to zrobić. Ja mam o tyle wspaniałą sytuację, że jestem w firmie, gdzie jest mnóstwo ludzi, którzy są naprawdę bardzo, bardzo fajnymi ludźmi przede wszystkim, ale też doskonałymi liderami. I też miałem okazję oglądania bardzo różnych stylów leadershipu i zawsze, od samego początku, jak zacząłem pracę, zawsze zadawałem sobie takie dwa proste pytania. Co robi ta osoba jedną rzecz, którą ja bym chciał robić i co robi znowu jedną rzecz, którą ja bym nie chciał robić? Bo to jest też duża umiejętność, żeby zobaczyć, nawet jak ktoś jest super doskonały, to zawsze ma jakieś cechy, które powodują, że my mówimy nie, to mnie gdzieś tam stopuje, demotywuje i tak dalej. I to jest takie moje podejście, natomiast wiem, że jeszcze długa droga przede mną, żeby jakby wyeliminować te wszystkie rzeczy, które ja gdzieś tam źle robię. Natomiast myślę, że to jest fundamentalne. To trzeba zacząć od tego, czy lider chce, czy nie chce się zmienić, czy chce dołożyć inny styl, bo to też nie jest kwestia tego, że trzeba być innym człowiekiem z dnia na dzień, ale to jest umiejętność tego, żeby w ramach swojego portfela mieć różne sposoby zarządzania organizacją. Super. To ja, ponieważ jakby zarządzam też czasem i chciałabym jakby o wielu rzeczach porozmawiać, ale chciałabym też cię, Artur, spytać mnie, czy stoisz na czele biznesu, jakby reprezentujesz bardzo mocno biznes. Ja bardzo dużo też pracuję z osobami, które są w rolach HR-owych, mają gdzieś tą odpowiedzialność za też budowanie takiej kultury w organizacji. Ja chciałam się ciebie zapytać, jaki ty byś dał przekaz dla HR z perspektywy, co to znaczy twoim zdaniem bycie inspirującym, czy jakby budowanie, ich wkład w budowanie takiej kultury? Czego byś oczekiwał, co byś powiedział? Wiesz co, więc ja mam absolutnie doskonałą organizację HR-ową, bardzo małą. Bardzo mam, jak na tak dużą organizację w ogóle ludzką, to mój dział HR-ów to tak naprawdę są trzy osoby, tak upraszczając oczywiście gdzieś tam, korzystam z jakichś zasobów korporacyjnych. Natomiast to był jeden z działów takich, gdzie ja poświęciłem najwięcej czasu, żeby znaleźć odpowiednich liderów i zawsze tak robiłem, ponieważ osoba, która dla mnie jest HR-em, jest najbardziej istotna w mojej organizacji. I to jest osoba, która, ja zawsze jak szukam właśnie HR menadżera, to ja też szukam sobie coacha. Czyli szukam w tej osobie kogoś, kto niekoniecznie musi mieć większe doświadczenie ode mnie, no im jestem starszy, im dłużej w firmie, to trochę trudniej to znaleźć, ale kogoś, kto będzie potrafił mi powiedzieć, kiedy ja robię dobre rzeczy, a kiedy robię złe. Który potrafi do mnie przyjść i mi powiedzieć po spotkaniu, wiesz co, to powinieneś zrobić inaczej, albo to było super, tak? Bo też jest tak, że im wyżej idziemy w organizacji, tym mniej feedbacku dostajemy od ludzi, którzy są poniżej nas w tych strukturach. I rola HR-a dla mnie przede wszystkim to jest
rola kogoś, kto jest takim selekcjonerem, czyli pomaga mi dobrać właściwe kadry, pomaga mi spojrzeć na ludzi, którzy powinni być w moim teamie z innej perspektywy. B, pomaga być takim kimś, kto jest bardzo głęboko w organizacji, kto naprawdę ma bezpośredni kontakt z ludźmi, tak gdzie ja nawet czasami nie mogę mieć, i wyciągnąć to, co się dzieje, czyli mierzy puls, mówi mi, co się dzieje. Kimś, kto jest dla mnie coachem, to jakby powoduje, że ja mogę być lepszym liderem, i kimś, kto generalnie tak naprawdę jest w dużej mierze odpowiedzialny razem ze mną za tworzenie kultury organizacyjnej. I to jest dla mnie najbardziej istotne. Wszystkie rzeczy takie bardziej funkcjonalne, czy typu nie wiem, zarządzanie jakimiś tam ocenami pracowniczymi, zarządzanie płacami i tak dalej, dla mnie to jest, szczerze mówiąc, rzecz drugorzędna i w dzisiejszym świecie w dużej mierze takie coś można zrobić z outsourcing ze swojego teamu do jakiegoś korporacyjnego teamu, czy nawet na zewnątrz. Natomiast rola HR-a to jest taki naprawdę coach, selekcjoner, bardzo przede wszystkim w tym obszarze. Dzięki ogromnie, bo dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo my prowadzimy też taki masterclass niedługo, taki bezpłatny, właśnie dla HR-ów, jak zostać silnym i inspirującym. Ja jakby zbieram takie ciekawe perspektywy właśnie z biznesu, nie? Czego tak naprawdę potrzeba. Artur, na koniec dziękuję Ci bardzo serdecznie za Twój wkład w to. Myślę, że to było bardzo ciekawe, dla mnie osobiście bardzo inspirujące, ale obiecałam tutaj naszym Wigorakom, że dasz taki przekaz na koniec. Wigor to jest stowarzyszenie, które powstało podobno 25 lat temu, że teraz chyba w 25-lecie będzie, przy Uniwersytecie Ekonomicznym, wtedy to była Akademia Ekonomiczna w Wrocławiu. Ja to zawsze powtarzam, że ty założyłeś Wigor na przekór, się zawsze śmieję Isaacu, że Isaac miał wszystko ułożone, a ty mówisz, zrobię to od początku. Przynajmniej jest moja wersja. Tak. I non-stop to stowarzyszenie działa i przyciąga tak samo niesamowitych ludzi. Ja obiecałam, że ty powiesz taki swój przekaz dla nich, a być może to jest nie tylko dla nich, ale dla wielu z nas. Jak byś to zakończył? Wiesz co, przede wszystkim to jest tak, że jest mnóstwo opportunities, które są na zewnątrz. Ja bym przede wszystkim powiedział, żeby ludzie się nie bali, zwłaszcza w początkowej fazie swojej kariery, po prostu próbować rzeczy. Próbować rzeczy, szalonych rzeczy, takie, które gdzie nie ma, z reguły jeszcze nie są związane z dziećmi, rodziną i tak dalej. Po prostu brać bardzo duże rzeczy na swoje barki, próbować i też różnorodność rzeczy. Nie trzeba w wieku 25 lat wiedzieć, co się będzie robiło, jak się będzie miało 40 i tak dalej. To skupić się na tym, żeby te doświadczenia były jak najbardziej istotne, ale też po trosze powiedziałbym, gdybym mógł cofnąć czas, to jedną rzecz, którą bym zrobił inaczej, to jak się zaczyna swoją podróż, spędziłbym więcej czasu, żeby wąchać róże, jak to się mówi, czyli żeby doceniać to, co w życiu jest inne niż tylko praca i rozwój zawodowy. I gdzieś pewnie w mojej początkowej karierze tego było znacząco za dużo, tak z perspektywy. Myślę, że można mieć lepszy balans, więc życzyłbym też ludziom z Wigoru, ale nie tylko. Myślę, że to akurat jest, to się odnosi do wszystkich nas, lepszego balansu w życiu, bo kariera to jest tylko część i trzeba budować siebie jako człowieka i też poza życiem zawodowym. Super, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Chyba zgodzę się z kimś, kto skomentował jeden z postów na LinkedIn, kiedy było, że będzie wywiad z Tobą, że warto tego posłuchać, bo to jest przykład, jak można być dobrym człowiekiem w korporacji, nie? Bo bardzo często to zarzucają, że korporacje to tam dobrych ludzi nie mają, a Ty jesteś zdecydowanie takim przykładem innego podejścia. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, dziękuję wszystkim, dziękuję którzy do nas dołączyli i do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie podcastu, który mam nadzieję Cię zainspirował i dostarczył praktycznej wiedzy w temacie rozwoju ludzi. Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o kolejnych podcastach, czy pobrać materiał do audytu Twojej strategii zarządzania talentami, lub jeżeli możemy w jakikolwiek sposób wesprzeć Twoją organizację w rozwoju ludzi, zapraszam Cię serdecznie na naszą stronę www.talentdevelopmentinstitute.pl. Do usłyszenia.